Siemanko. Siemanko, z tej strony Hodowcy Drobiu, dzisiaj kolejny odcineczek. Dzisiaj będziemy wypuszczać kurki na dwór. Wreszcie. Nie ma śniegu. Kwoka też idzie. A też możemy zobaczyć, co jest do wymienienia, bo sobie biorę jedzenko. A tam na picie, więc na ciepło miejsce. Lepiej po drodze. Kochinów. Jest na później do sidek i do brachy. Tutaj są te nioski, co wczoraj... Oj, widać, że od razu jak nasrane. Tu jeszcze brachę kawałek tylko. Ona nie umie wychodzić. A się może umie, ale... Te nioski, co przenieśliśmy, to... One tam jutro, albo pojutrze będą, tam gdzie tam ta nioska była, tutaj... Tam miały... Trochę... Znaczy, nie wiem, co nie jest, ale tak będzie się wydawać, bo te deski tutaj sobie to są. A widzicie, jeden dzień mi widać od razu, jak... Na stronę, czy może teraz zmniejszyć? To tam, czy nic innego. Czaszki na razie za wszystkie żyją. Tutaj ta piąteczka. Aktywna fizycznie, najważniejsze. Tutaj też żyją. Tam też. A tam to niebieską, jak gdzie ręga tam czwartego, to tam się da dziewa, nie? Nie, nie, tutaj się da. To tam będą. Czwarte ruchy. Ruchy właśnie lęgu nie mieliśmy. Bo w tamtym roku był. Tu mamy tak zapisane. W tamtym roku. Był w styczniu ostatni, a czyli pierwszy lęk. A tu dopiero w marcu był drugi, więc dzisiaj jest 15, a co nie. Aż tak widać, jakby był 7, bo ten kalendarz już jest coraz gorszy. Ale ostatni styczniu został, bo jeździłem do Niemcy, więc będziemy musieli jakiś, nie wiem, przekupić, czy znaleźć, czy coś. A jak nie, to będziemy po prostu lęk i chcę pisać. No tak jak tam. To my zrobimy cięcie i zaraz weźmiemy pitko i żarcie na twór i będziemy się widzieć u Sylek i u brach. Dobra, teraz otworzymy brachemki. Teraz Syleczki. Kurki już na dworze. Zaraz jeszcze kurczakom pozmieniamy. To jeszcze wam pokażemy. To też zaraz wyniesiemy. To wam pokażę, że już są wzięte na dwór. A nie, nie pokażę chyba. Jednak pokażę. Tam nie wiem, czy będzie widać. No, widać pojdełko. A tam, o, też widać. A karmidełek nie widać. I trochę, jak nie ma chyba mrozu w tym kurniku dzisiaj. Mi już jeden tworzyło. No bo szyby są tylko mokre, nie są takie zamarznięte. Znaczy tak, taki, o, taki widzicie, taki jest. Taki lekki ten lód.
Dobra, to my powynosimy to i się widzimy tam z powrotem w kurniku u kurczaczków. Dobra, więc już przyszliśmy do kurczaczków. Teraz im tutaj podmieniamy. Tak, takie dwie same typy. Piątka. Tu jest bardziej ciemno, tam jest bardziej jasno. To jest miejska dżungla. Ten jest ładny kobucik. Ten wioska. Ten. Tu są, to jest kurka, to jest kurka, tamten jeszcze nie wiadomo, ten kogut, a tamten chyba kurka. A ta czarna to jest kogut. A tutaj są same kurki. Oby. I oby żyły. Oczywiście widoczne na tym ujęciu. Dzisiaj kurki by miały czysto. Tutaj te, bo tamte, 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 żeby to zrobić w miarę sprawnie. Co tam robisz? To zacznij. Muszę tak ładnie zrobić tą dziurę, bo tak leci w jedną stronę. Nie kup, bo to picie wkupisz. Najpierw kawoką, że nie. Bo się ja mam taką grzebę się kopilką. Pamiętam, że trzeba oddawać, ale nie. O! Jak będę bardzo. A to nie wylewaj to, tylko to odniosę. No do picia, ja już się nie zmienię. Ja to odmyję. Zaraz tam przejdziemy do tamtych, to znaczy, bo już teraz mamy mało kurczaków, więc na razie nie ma dużo zmieniania. Ale jest... niedługo dołączył kolejny, a się niedługo, za miesiąc? Nie miesiąc, 3 tygodnie. Poczekam, jak poka jest. Ale jak teraz sprawdzałem takie, znaczy wiadomo, na 11 tam po brzegach jeszcze takie były. Jedno zimno, ogólnie nie było, jedno takie lepiej. Jeśli coś nie pomyliło, że chce za odchowanie. Ja tam położę, już. Czy tu widać, tak słońce świeci. Coś tam widać. Ale nie będziemy wracali, zobaczymy ten, będziemy przeczytać we wtorek. Zobaczymy sobie, co będzie. Ma 11. Chociaż liczę na 6, żeby było. Fajnie by było. Te 6 też. 11 zaraz jest lepsze zaznaczenie, więc tak liczę na to. Bo kiedyś jakbyśmy teraz nastawiali, by ten kogo był, to by liczył na jednego, nawet nie wiem, czy w ogóle jeden by był. Ale
Dajmy kartkę, bo ona ta też taka jest, pokażę. Ona też tam wyłazi zawsze, ale nie wyjdzie tak, że tak wchodzimy zawsze po kierunku. Tu jest ta żółta z tymi kochnikami. One już na dobrą sprawę mogły wychodzić, ale na razie je trzymamy jak najdłużej. Kuchoka też chyba, bo chyba nie było lepsza. A też chyba już ciekawe. A póki chce z nimi wyjść, no jak chce będą z nią. Tych sileczek nie mogę się doczekać, aż je wypuścimy. No ale myślę, że jakoś w marcu będą już mogły wyjść. Bo one są, na pewno nie mają 7 tygodni, tak mi się wydaje. Myślę, że więcej mają. No to chyba tylko tyle. A nie, teraz na pewno, a teraz mają... Jako brudno to woda. A raczej mają, a teraz już mają więcej niż 7 tygodni, bo już chyba są u nas prawie już miesiąc. No, doleję tylko, tak nie. Paszę mają, bo... A czy im trzeba tak co dwa dni zmieniać, bo... Jutro będzie trzeba już po niej zmienić, bo one tak właśnie jedzą. Ostatnio dużo tam spały, akurat nie zauważyłem, bo nie miałem telefonu, a było już ciemno, nie zauważyłem, tam spały, to musiały spać, bo było nasrane. I ten... Dzisiaj wreszcie słońce wyszło. A się wreszcie, ostatnio chyba nic by nie było, tak? To też tam było słońce, jak były te mrozy. Teraz wszystkie żyją, nikt chyba nie jest żaden jakiś osłabiały, ale nic. Ale więcej już chodzą niż tam, na, o ten pierwszy tydzień tak naprawdę siedziałem w miejscu tylko i tam u mnie się tam coś pojadłem. A teraz już się nauczyłem. One jak słońce zaświeci, to one się kąpią, ale nie wiem w czym, w sumie. Może jak zbieram się kompas, to może kiedyś mi przyjaśnimy w piasku. No, za jakiś czas może mi się kąpać, może tam lepiej piasek, nie wiem. Nie pytałem się. Dobra, to my wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.